Grupa Azoty Chemik Police nie zwalnia tempa. W grudniu klub podpisał kontrakt z nową zawodniczką. Dani Drews ma 183 cm wzrostu i jest leworęczna i występuje na pozycji przyjmującej. Amerykanka dołączy do zespołu na początku stycznia. W grudniu Chemik Police na własnym boisku pokonał Unii Opole w meczu 12. kolejki Tauron Ligi. Policzanki kontrolowały spotkanie w każdym z setów. To była nam bardzo potrzebna wygrana, taka, w której miałyśmy poczucie kontroli od początku do końca. Tym bardziej Opole jest naprawdę wymagającym zespołem, mimo gdzieś tam tej roli Beniaminka, to dziewczyny grają fantastycznie i bardzo walczą. Wygrana z Opolem dała Chemikowi kolejne 3 punkty i powrót na pozycję lidera Tauron Ligi. MVP spotkania uznano Martynę Czerniańską. Od samego początku gdzieś tam narzuciłyśmy swój rytm i z tego się cieszymy. Gdzieś tam też te podróże się narzuciły do Rzeszowa, do Serbii i to zmęczenie się pojawiło, ale cieszymy się, że wyniosłyśmy stąd 3 punkty i to jest dla nas najważniejsze. Myślę, że na pewno jest praca w naszym przyjęciu. Wiemy, że gramy bardzo dobrze w zagrywce i nasz system blok obrona jest naprawdę wyśmienity, co pokazują też statystyki, jak potrafimy grać w bloku. Niestety w spotkaniu z Developers Bella Dolina Rzeszów po 5 setach walki siatkarki Chemika musiały uznać wyższość przeciwnika. Na pewno żal, że przegrałyśmy z Rzeszowem po superpucharze, naprawdę chciałyśmy się odegrać na nich. Nie udało się, no ale jest jeszcze na to druga kolejka i mamy nadzieję, że to się uda. Szczęścia zabrakło także podczas spotkania z BKS Bostik Bielsko-Biała. Policzanki przegrały w tiebreaku i spadły na 2. miejsce w tabeli. Na arenie międzynarodowej siatkarki grupy Azoty Police wygrały 2. mecz 4. fazy Ligi Mistrzyń. 8 grudnia pokonały na wyjeździe mistrzynię Serbii ZOK UB 3-1. MVP spotkania została Jovana Brakocewicz. 23 grudnia Policzanki rozegrały ostatnie spotkanie w 2021 roku. Zmierzyły się z ubiegłorocznym zwycięzcą Ligi Mistrzyń, włoskim Imoco Conegliano. W przeciwnej drużynie w roli kapitana wystąpiła Joanna Wołosz, była zawodniczka Chemika, która po raz pierwszy zmierzyła się z Policzankami od czasu opuszczenia klubu w 2017 roku. Stawką meczu było 1. miejsce w grupie Ligi Mistrzyń i kolejny krok w kierunku ćwierćfinału. Zdecydowanym faworytem spotkania były siatkarki Imoco Volley Conegliano, które w lidze i rozgrywkach pucharowych zanotowały aż 76 zwycięstw. Niestety, mecz zakończył się zwycięstwem włoskiego zespołu, który dzięki temu zajął 1. miejsce w tabeli grupy E. No na pewno ciężko coś wyciągnąć przy takiej szybkiej grze. No starałyśmy się jak mogłyśmy, no ale niestety no, dzisiaj nasza forma niestety nie zaskoczyła, nie była idealna i no, brakowało nam bardzo dużo. Faktycznie gdzieś ta zagrywka nie była taka jak powinna. Wiadomo, że żeby grać, wygrać cokolwiek w ogóle, ugrać z takim zespołem, na pewno bardzo, bardzo ważna jest zagrywka. Dużo błędów, nie utrudniłyśmy za bardzo Conegliano gry przy siatce. No niestety, no nie tym razem. Zeszły sezon, bo też był w tym roku, no to bardzo owocny. No w tym sezonie zdarzały się zloty, upadki, ale też jakby nie skreślałabym nas po tym jednym meczu, bo tak naprawdę trzeba ocenić to, co grałyśmy do tej pory na plus. Wiedziałyśmy, że gramy z jednym z najlepszych zespołów na świecie i że stawka będzie postawiona naprawdę bardzo wysoko. Starałyśmy się dać z siebie wszystko. Pierwszy set pokazał, że naprawdę potrafimy z nimi walczyć. Gdzieś tam w 3. secie chyba zabrakło trochę siły i wiary w siebie, myślę. Na pewno wyciągniemy z tego jakieś wnioski, na pewno fajnie było zetrzeć się z taką drużyną, która jest no naprawdę bardzo dobrym zespołem i myślę, że tylko się z tego uczyć. No. Każda porażka czegoś uczy. MVP spotkania uznano Paolę Egonu. Grupa Azoty Chemik Police dziękuję za zaufanie i współpracę w minionym roku wszystkim partnerom, przyjaciołom i kibicom. Niech w nadchodzącym nowym 2022 roku szczęście i pomyślność nigdy Was nie opuszczą, a wiara codziennie dodaje sił i energii do tworzenia i realizacji planów osobistych oraz zawodowych. Najważniejsze wydarzenia w roku 2021.
zdobycie 9. Mistrzostwa Polski w historii klubu, obrona tytułu i zdobycie Pucharu Polski, znalezienie się wśród 8 najlepszych drużyn Europy w rozgrywkach Ligi Mistrzyń. Od momentu założenia klubu aż do roku 2021 siatkarki grupy Azoty Chemik Police mają na swoim koncie 21 trofeów, 9 mistrzostw, 9 pucharów i 3 superpuchary. Znakomity wynik pozwala Chemikowi uplasować się wśród najbardziej utytułowanych drużyn w historii siatkówki kobiecej w Polsce. Władze klubu podkreślają, że dzięki wieloletniemu wsparciu grupy Azoty możliwe jest zapisywanie się na kartach historii sportu.